Wolna antena. Radio Wnet. Proszę Państwa, wiosna, no, przedwiośnie powiedzmy sobie, nadchodzi. Mimo walki z globalnym ociepleniem, tam jakoś jednak to globalne ocieplenie zaczyna się pojawiać. To w ogóle taka zbrodnia, że ono się pojawia z reguły wiosną i nie daje się nic z tą cholerą zrobić, no, ale się właśnie pojawia. I proszę Państwa, oczywiście słoneczko wyżej, tym kongres nowej prawicy bliżej. Sondaże nam rosną ku zdumieniu rozmaitych ludzi. TVN w związku z tym oszukało i podało informacje, gdzie o tym, że KNP ma wparcie 4% w wyborach do Sejmu, a 5% do Parlamentu Europejskiego, podało w formie następującej. PO tyle, PSL tyle i tak dalej, PSL 6% i Solidarna Polska 1%. W tej właśnie formie podano informacje o Kongresie Nowej Prawicy. Jasne, że ci ludzie usiłują udawać, że nas nie ma, wsadzają głowę w piasek, bo doskonale wiedzą, że jak my dojdziemy do władzy, to oni pójdą do więzień, prawda? Ci, co mówił tutaj chyba Robert Townsend, że a może Parkinson, już nie pamiętam, że gdyby księgowy dowolnej spółki lub spółdzielni tak prowadził interesy swojej firmy, jak robią to ministrowie finansów krajów demokratycznych, to żaden z nich nie uniknąłby kryminału i naszą głową jest, żeby ci ministrowie, przynajmniej ty, których złapiemy, czyli polscy, do tego kryminału poszli. Bo to, co się dzieje, to jest rzeczą wołającą pomstę do nieba. W tej chwili na przykład ludzie się taklują pieniędzmi na Cyprze. No tutaj akurat, tu akurat można trochę to zrozumieć, działanie Europejskiego Banku Centralnego, bo jak on dodrukowuje pieniądze i daje Cypryjczykom, no to w tym momencie dlaczego wszyscy mieliby płacić, a nie ci, którzy przez lata korzystali, prawda, z wysokiego oprocentowania w cypryjskich bankach, na cypryjskich obligacjach. Więc oni pieniądze dają, ale uważają, że powinno tam 6 czy 10% powinni zapłacić również ci, co tam pieniądze mają. To właśnie powinni się cieszyć, bo gdyby te banki upadły, to przecież by dostali o 20 czy o 30% mniej, prawda, jak na Islandii byłoby, prawda, więc właśnie powinni się cieszyć. No ale z kolei, z drugiej strony, to posunięcie odbiera wiarygodność bankom, bo to formalnie banki będą musiały tym ludziom powiedzieć, a przepraszam was, a my wam nie damy, prawda, więc mądrzy ludzie przewidują, pan profesor Rybiński przewiduje na przykład, że nastąpi run na banki, które mają filię na Cyprze, a na banki w Londynie, prawda, czy gdzieś tam, no bo nigdy nie wiadomo, co one zrobią tutaj na miejscu w Londynie, jak tam stracą, prawda, więc jednocześnie na Cyprze jest oblężenie bankomatów, wszyscy próbują przez bankomaty podejmować swoje pieniądze, w pewnych granicach to można zrobić. No to jest zresztą zmiewające, że jak ci sami ludzie, którzy mówią, że są wredni kapitaliści, to ty się litują nad tymi kapitalistami, że oni stracą pieniądze ulokowane na Cyprze. Ale to oczywiście nienawiść do finansjery jest coraz większa. Nie zawsze podam usprawiedliwione, ale nienawiść jest coraz większa, bo powiedzmy jasno, ta symbioza między państwem a wielkimi bankami, no, powoduje, że my mamy coraz mniej pieniędzy w kieszeni de facto. Znaczy, nominalnie mamy coraz więcej w wyniku inflacji, ale realnie mamy tych pieniędzy coraz mniej. Jednocześnie coraz mniej ma nasz znakomity rząd. Jak przypominam słowa od lat 40, cytuję de Tocqueville'a, który powiedział w swoim czasie, że nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niesprawiedliwości, który nie mógł popełnić skądinąd łagodny i liberalny rząd, jeśli zabraknie mu pieniędzy. Więc właśnie tutaj panu Rosowskiemu pieniążków brakuje i tutaj wymyśla rozmaite rzeczy, a to chce prawie podatek katastralny i, proszę Państwa, podatek katastralny sam w sobie rzeczą słuszną. Natomiast mówmy o wielkości tego podatku i o sposobie nakładania. Otóż sposób, który proponuje pan Rosowski, jest nie do przyjęcia, po pierwsze. Spowoduje ogromną korupcję, bałagan i wysokie koszty. Ale najważniejsze to jest wysokość tego podatku.
No, proszę Państwa, podatek katastralny w wysokości 1 promille, powtarzam, 1 promille, czyli 1/1000, spowodował odpadnięcie Niderlandów od Królestwa Hiszpanii. Ten podatek mieszkańcy Holandii i innych prowincji uznali za niedopuszczalny, zbuntowali się i woleli wojnę, prawda, niż zapłacić ten 1 promille od wartości nieruchomości. Natomiast pan Rostowski mówi o podatku 1%, czyli 10 razy wyższym. To, proszę Państwa, to jest coś nieprawdopodobnego. Takiego podatku w historii nikt nigdy jeszcze nie próbował nawet nałożyć. Samo to, że ci ludzie o tym mówią, świadczy, że ci ludzie nie mają pojęcia o tym, co to by znaczyło podatek 1%, proszę Państwa. No, proszę zrozumieć, człowiek, który ma mieszkanie warte 400 tysięcy, co nie jest szczególną rewelacją, prawda, 400 tysięcy za mieszkanie, musiałby płacić 4 tysiące, czyli jedną pensję przeszło, i to dobrą pensję, zapłacić za to, że ma własne mieszkanie, prawda. No, to jest jakieś horrendum zupełnie. 400 zł można by zapłacić, prawda, ale no, 4 tysiące to w ogóle nie wchodzi tutaj w rachubę i to spowoduje oczywiście bunt. Jeśli pan Rostowski spróbuje to naprawdę coś takiego zrobić, no to spowoduje to bunt wszystkich, bo takiego rabunku to tutaj nikt nie zniesie. Nie zniesie. W ogóle nie rozumiem, jak można coś takiego nawet proponować. No, trzeba nie mieć w ogóle wyobraźni. Ale ludzie naprawdę nie mają wyobraźni. Pamiętam, jak byłem posłem 20 lat temu, tak? Czyli już 22 lata temu. Byłem posłem i któregoś dnia idę sobie korytarzem sejmowym i widzę, że tam w takim niezbyt dużej salce świeci się światło, coś tam się dzieje. Otwieram drzwi, patrzę, a w tej salce natłoczyło się chyba z 50 posłów, co rzadkość zupełna, w podkomisjach tyle ludzi. To jest podkomisja do spraw gier losowych. Więc ponieważ ja jestem specjalistą od teorii gier między innymi, a w ogóle nie poinformowałem, że taka podkomisja będzie pracowała, ale wszedłem, każdy poseł ma prawo wejść na taką podkomisję, no i słucham, tam 50 ludzi dyskutuje, tam lobbyści rozmaitych firm, prawda, jedni tam od bingo, drudzy od ruletki trzeciego, wszyscy tam dyskutują wrzaski, no i ten podatek od tych gier, na przykład od ruletki, akurat była dyskusja na temat podatku od ruletki. No i ja słucham, jedni mówią tam 0,5%, drudzy mówią 20%, prawda, no w ogóle latają liczby jak z księżyca zupełnie. Ja słuchałem tego przez pół godziny grzecznie. Po pół godzinie przerwałem i spytałem się przewodniczącego, proszę bardzo, ale mówimy o podatku od czego? Czy od jednego obrotu koła ruletki? Czy od dziennego obrotu? Czy od miesięcznego zysku? Zapadła cisza, przewodniczący powiedział, a czy to nie wszystko jedno? I w tym momencie spadłem z krzesła, bo to jest 50-krotna, 100-krotna między jednym a drugim. I ci ludzie dyskutowali, mając o tym pojęcie, rozumiecie Państwo? Ci ludzie nie mieli o tym pojęcia. A dyskutowali oczywiście i potem stanowili jakieś prawa. Otóż tak jak samo podejrzewam, że ten, kto dyskutuje o podatku od nieruchomości. No też ci ludzie też pojęcia o niczym nie mają. Im się wydaje, prawda, że dziennikarze dyskutujący, piszący felietony, oni ten problem rozstrzygną, prawda, zobaczą, czy ludzie tam zniosą tego. No, przypominam, takie podejście Napoleona, które było rewelacyjne, bo ono opierało się nie na komputerach, tylko na praktyce. Otóż Napoleon kiedyś podbił dzisiejszą Padanię, byśmy powiedzieli, czyli Republikę Cisalpińską chyba było, czy Transalpińską, się pamiętam, którą tam kilka tych utworzył. No i akurat ją podbił, mianował się konsulem generalnym. No i na początek nałożył na każdego mieszkańca podatek pogłówny w wysokości 1 skuda. Tam były pieniądze, nazywały się skudy. No i pyta się płatniczego armii, co na to ludzi mówi ludność. Protestuje. Podwyższyli do 2 skudów, mówi Napoleon. Właśnie do 2 skudów. Pyta się nazajutrz, co mówią ludzie. Wściekają się. Podnieść do 3. Pyta się nazajutrz, co mówią ludzie? Śmieją się. Obniżyć. Otóż jak ktoś by nałożył podatek 1% na nieruchomości, ludzie żeby się jednak nie śmiali, bo istnieje podejrzenie, że w każdym domu się pojawia jakiś komornik, prawda, i od razu wpisał na hipotekę. Na to by nałożyli 30% rocznego oprocentowania tego długu hipotecznego i w ciągu, jak łatwo policzyć, 20 lat wszystkie nieruchomości w Polsce przeszły na własność rządu. Byłaby to wywłaszczenie dokonane w sposób metodą nie rewolucyjną, tylko powiedziałbym fiskalną. I tego się, proszę Państwa, należy obawiać.
Oczywiście to nie są jedyne pomysły. Pan minister Rostkowski postanowił również zrobić rzecz rewolucyjną, mianowicie opodatkować umowy zlecenia, umowy śmieciowe i tym podobne rzeczy ZUS-em. No i cała idea tych umów polegała na tym, że one nie są obciążone ZUS-em i dzięki temu człowiek no, ma szansę na pracę, bo ta praca jest niżej opodatkowana. Teraz opodatkowanie tych umów oznacza, że człowiek, który przecież zapłacił ZUS w jednym miejscu, prawda, płaci za swój ZUS, jeżeli pracuje w nadgodzinach drugie 8 godzin gdzieś, to po raz drugi zapłaci ZUS i co będzie miał za to będzie miał dwa razy wyższą emeryturę, czy dwa razy większe lepszą opiekę lekarską. No bzdura kompletna. I pan Rostowski dosłownie rżnie głupa, tłumacząc, że w wyniku tego emerytury będą wyższe. Otóż ja się pytam, panie ministrze, czy tę różnicę, te dodatkowe pieniądze, pan wpłaci na jakiś fundusz i będą czekały, żeby większe emerytury? Nie, panie zaraz weźmie i wyda. No to skąd, pytam się, będą wyższe emerytury, skoro powszechnie wiadomo, że nawet obecnych nie będzie, bo ten system bankrutuje. Prawda? Robią z nas głupków, a ludzie pokornie siedzą i im się wydaje, że to ma. Nie, proszę państwa. Ten rząd jest nieludzki, okrutny i uważajmy, proszę państwa, bo z tyłu się czai drugi rząd PO PiS-u, który z kolei chce robić mniej więcej to samo, tylko może troszkę ciszej i w innym sosie. Nie, proszę państwa. Siedział PiS i robił dokładnie to samo. Zwiększał biurokrację, zwiększał wolniej niż PO. No to prawda, zwolnił wolniej niż PO, ale zwiększał. Istotnie zlikwidował, to jest bardzo ważna rzecz dla rodzin, zlikwidował podatek od spadków i darowizn w rodzinie. To zrobił, ale to jest minimalny podatek, powiedzmy sobie jasno, jest to bardzo fajne, trzeba to pochwalać, bo to w dobrym kierunku szło, ale to nie ma większego znaczenia gospodarczego. Innych podatków PiS nie ruszył, nie obniżył. Oczywiście SLD też na przykład ma swoją jasną kartę, mianowicie nie podwyższyła podatku dochodowego, obniżyła akcyzę od alkoholu. To rząd pana Millera, ale proszę państwa, no też powiedzmy sobie jasno, to jest bardzo ważne dla branży alkoholowej, dla reszty gospodarki też jest ważne, ale proszę państwa, to nie jest ten decydująca zmiana, która jest potrzebna. Polsce potrzebna jest jedna zasadnicza zmiana systemu podatkowego. Polska potrzebuje likwidacji podatku dochodowego, znaczy obu dochodowych, CIT-u i PIT-u, że tak powiem, tak to się nazywa. Te podatki trzeba zlikwidować, jak również podatki od kupna-sprzedaż. To podatki niemoralne. Podatek, a to, co jest niemoralne, jest złe. Skąd się wiemy, że coś niemoralne jest złe gospodarczo? Proszę, to jest bardzo ciekawe rozumowanie. Ludzie sobie w ogóle nie stosują takiego rozumowania. Otóż, jeżeli jedno społeczeństwo uważa za złe to, a społeczeństwo B uważa za złe B. I teraz, jeżeli A jest dobre gospodarczo, a B złe gospodarczo, to społeczeństwo A wygrywa, a B gdzieś tam ginie w mrokach dziejów. W wyniku czego przeżywają te społeczeństwa, w których to, które uważają za moralne to, co jest dobre gospodarczo. Więc jeżeli coś uważamy za normalne, za moralne, to znaczy, że to jest dobre gospodarczo. I rzeczywiście tak oczywiście jest. Podatek dochodowy jest zły, spowodował zastój Europy i Stanów Zjednoczonych, gdzie wprowadzono go w 1913 roku, prawda? Bo jest to podatek niemoralny. Podatek dochodowy oznacza, że my karzemy człowieka za to, że on dobrze pracuje. Im lepiej pracuje, tym wyższy podatek, tym wyższą grzywnę płaci państwu. No to trzeba zlikwidować. Nie dyskutować, żeby go zmniejszyć, liniowy, nieliniowy, prawda, degresywny, progresywny, prawda, degresywne. Na przykład przed wojną podatek od rolnictwa był degresywny, prawda? Ale dość tego. Państwo nie może tachlać nim pieniędzmi, ustalać tak, śmiać, jak odebrać państwu tę możliwość trzeba. I zlikwidować podatek dochodowy. Być może trzeba będzie podnieść jeszcze o jeden punkt VAT w tym celu, albo i nie, bo likwidacja tego podatku spowoduje, że nawali się cała kupa firm, otworzy się cała kupa firm, z zagranicy przyjadą firmy, wiedzą, że tu nie trzeba się tłumaczyć, prawda, przed fiskusem z dochodu. Całkiem możliwe, że nie trzeba będzie podnosić tego VAT-u 1%, a być może trzeba będzie. Ale dochodowy trzeba zlikwidować. To jest podstawowa sprawa.
a nie dyskutować tam o jakimś katastralnym czy opodatkowaniu ZUS-em umów zlecenia. Nawet mówiąc, rozłożeń sporą część szarej strefy w Polsce. A pamiętajmy, że 60% dochodów w Polsce pochodzi z szarej strefy, z szarej i z czarnej. Więc jeżeli ktoś naruszy szarą strefę, no to wywoła znacznie gorszy efekt niż jak ten, co powoduje podatki, które działają w białej strefie. No. I to jest jeden podatek, który trzeba zlikwidować, bo jest niemoralny. Ale jest drugi podatek, który jest równie niemoralny i trzeba go zlikwidować. Jest to podatek od kupna, sprzedaży, darowizn i tak dalej. No, o ile państwo oczywiście może opodatkować mój samochód, to dlaczego ma opodatkować to, że ja sprzedaję ten samochód panu Kowalskiemu? To jest nasza ta sprawa. Halo? Halo, dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry, pozdrawiam, Bogdan dzwoni. Kłaniam się. Kłaniam się również. Tak sobie dzwonię z taką sprawą. Po prostu kiedyś to przeczytałem na gazecie.pl, więc jest to źródło dość poważne, powiedzmy. I powiem panu, że wyobraźnia moja tak daleko nie sięgała, musiałem to czytać drugi raz. Otóż w Holandii wymyślili sobie coś takiego, taka posłanka, która powiedziała, że pani poseł powiedziała, że teraz nie może być tak, że jest tylko matka i ojciec z rodzicami, tylko rodzice to jest pojęcie szersze. I wytłumaczyła to na przykładzie, bo jeżeli jest kobieta, która staje się lesbijką i pozna drugą kobietę, jest facet jednocześnie, który nagle stanie się homoseksualistą i pozna faceta, więc ci z tego drugiego związku mogą być też rodzicami dla tych dziecka, które on był wcześniej w tej parze. Wie pan, no, to jest normalna sodoma, to jest śmieszne oczywiście z zewnątrz, jest mniej śmieszne dla dzieci, prawda, które są tym dotknięte. To jest na szczęście całkowicie marginalna grupa, w końcu takich ludzi będzie 10 osób w tej Holandii, czy 15. Tak, ale nie... sam taki pomysł, który ale się sam pomysł, do... nie, no oczywiście, oczywiście, że pomysł jest kompletnie absurdalny. I to jest, jak mówią Rosjanie, tak jak tigra i bac, i śmieszno i straszno, prawda? No, w tej chwili wychodzą różni dziwacy z różnych nor i prześcigają wręcz w co bardziej rewelacyjnych pomysłach. Pomysł, że się nawet boi coś powiedzieć, bo takie prawo obowiązuje, że wymyśl największe głupstwo, a oni je zrobią, prawda? Na przykład z przerażeniem mówię czasami, że jak mowa o inwalidach, że przecież mamy w Polsce liliputów, karłów, prawda? I z tego powodu nie umieszczamy klamek na pół metra nad ziemią. I to mówię z przerażeniem, bo kto wie, czy jutro Unia Europejska nie wyda... No wie pan, już jest w Anglii na przykład, już są ubikacje w knajpkach niektórych, muszą być procentowo dla trzeciej płci tak zwanej ubikacji. No właśnie, sens. Więc już to jest, także to... No, a teraz nie ma sobie wyobrazić, no mamy w Sejmie pana Ryszarda Bęgowskiego, który teraz używa pseudonimu Anna Grodzka, no i teraz do jakiej ubikacji on ma chodzić? No właśnie, więc powinno zrobić mu się trzecią, no dobrze, ale a teraz powiedzmy sobie, że jest odwrotnie, że jest kobieta, która się przerobiła tam, uważa się za mężczyznę, to ona też nie chce chodzić do jednej ubikacji z panem Bęgowskim, Anną Grodzką, ona nie chce chodzić do męskiej, a nie chce chodzić do damskiej, więc trzeba będzie zrobić, proszę pana, osobny czwarty rodzaj tak toalet. Jest, oczywiście. Nie, no. A wy pan, jeszcze mam pytanie troszkę z innej wersji, ale już pytanie, czy w okresie przejściowym, jeżeli chodzi o firmy, Czyli nie można by rozwiązać to tak, jeżeli musi być budżet, bo na razie, bo tego nikt oczywiście w tej chwili nie zmieni, powiedzmy. Chodzi o to, czy firmy nie powinny płacić takiego podatku pogłównego, czy to nie jest jakieś rozwiązanie? Podatek pogłówny jest oczywiście sprawiedliwym podatkiem, bo wtedy każdy płaci równo za wojsko, prawda? Za wojsko przecież. No ale podatek pogłówny osobisty, natomiast ja mówię co od firm, bo potrzebują pieniędzy. Chodzi o to, żeby firmy płaciły tyle samo mniej więcej. Nie, to pan mówi o podatku ryczałtowym. No wie pan, no to trudno mówić o ryczałtowym, jeżeli firma zatrudnia tam 100 tysięcy osób i firma, która zatrudnia dwie osoby, no to nie mogą tyle samo płacić, nie? Podatek pogłówny płaci w tym momencie osoba. To jest wszystko jedno, czy pan to nałoży na firmę, czy na osobę. To jest wszystko jedno, tylko nie pan zrozumie pewną elementarną rzecz. Jeżeli ja płacę człowiekowi, powiedzmy sobie, 3000, tak? I on płaci 500 zł podatku, tak? Tak. Czyli on naprawdę ma 2,5 tysiąca. Tak jest. Ja to rozumiem. Jeżeli ktoś nałoży, zdejmie z niego ten podatek i nałoży na mnie, to ja mu natychmiast obniżę pensję z 3000 na 2,5, nie?
Oczywiście, albo ja, nawet ja na 2-4. To jest wszystko jedno, po głównej bierzemy. Także my... Tak, tak, ja się pytam, ja rozumiem tą sytuację i ideę też. Chodziło mi o taką przejściową okres. Tak, więc ma pan rację, my używamy takiego właśnie sformułowania, że nie mówimy teraz po głównym, tylko mówimy podatek ryczałtowy osobisty. A, podatek ryczałtowy. I to polega na tym, że pracodawca płaci za swojego pracownika, to jest to samo, a te niebieskie ptaszki, które nie pracują, same będą musiały płacić. To brzmi zupełnie inaczej, a jest dokładnie tym samym oczywiście, ale jak to brzmi, prawda? Tak jest, dokładnie. A jeszcze mam drugą, jeszcze jest taka propozycja jedna. Kiedyś to zgłosiłem, ale mnie wyśmiano. Ja w środowisku takim pracuję, że mnie wyśmiano po prostu bardzo. Chodzi o to, że jak ktoś pracuje na etacie, płaci składkę zdrowotną i jak pracuje poza etatem jeszcze na firmę, płaci drugą składkę zdrowotną. Więc zaproponowałem coś takiego, powiedziałem to luźno, żeby po prostu ten człowiek miał chociaż pierwszeństwo w przyjęciu. Nie? Bo musi być równość. Nie no, moim zdaniem nie powinien płacić tej drugiej składki. W ogóle składkę powinno się płacić nie w pracy, tylko człowiek sam powinien ją płacić, prawda? Wtedy płaciłby ją tylko raz, nie? A ten, kto nie chce jej płacić, w ogóle by jej nie płacił. Płaciłby się sam prywatnie za lekarza i byłby wtedy spokojny. Mówię o tej chwili, żeby zmienić, polepszyć to, co jest przynajmniej. No, dlaczego ktoś nie, proszę pana, obawiam się. Pracuje na drugim etacie i musi płacić drugą składkę zdrowotną. Obawiam się, proszę pana, że ten system jest już nie do zreperowania. Jest taki obrosły. Wie pan, tak jak było z systemem Ptolemeusza. On był, on prawda opisywał ten ruch tam Słońca wokół Ziemi, ale ponieważ nie wszystko się zgadzało, to robiono tam epicykle, potem były epicykle do tych epicykli, prawda? W końcu otrzymano system, który właściwie działał, wszystko przewidywał, był tak potwornie skomplikowany, że system Kopernika okazał się być rewelacyjnie prosty przy tym, prawda? I wiem, to jest proste. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy pan wie, że Kościół katolicki się sprzeciwiał przyjęciu systemu Kopernika, ale z bardzo ciekawej przyczyny. Po prostu teoria Kopernika była fałszywa. Statki, które pływały według teorii Ptolemeusza, trafiały na miejsce, a gdyby pływały według teorii Kopernika, to by nie pływały, to by nie trafiły, ponieważ Kopernik mówił, że planety krążą po kołach, a one krążą po elipsach, jak wiadomo. W związku z tym statki według tej teorii nie trafiły do portu. W związku z tym, dopiero jak Kepler zrobił poprawkę tej teorii Kopernika, i że nie są koła, tylko elipsy, dopiero wtedy teoria Kopernika stała się zgodna z prawdą. Także ona była ideowo bardzo prosta, bardzo fajna i tak dalej, ale była po prostu niezgodna. To jest trudna do zrealizowania, tak jest. Wie pan co, jeszcze taką jedną rzecz fajną usłyszałem, że minister jakiś tam od spraw społecznych w Niemczech ma być dymisjonowany. Wie pan za co? Nie. Pomyślał sobie tak, żeby to mięso z koniny, które jest oszukane, żeby nie spalić, bo ono nie jest trujące, jest przebadane, że nie jest trujące, żeby rozdać biednym. I za to ten człowiek będzie odwołany, bo ten biedny nie ma prawo do... Nie ma, to jest, to samo go oszukują i poważnie? Tak dalej. Poważnie? To jest szokujące, wie pan, to jest szokujące. Oczywiście za tym idzie lobby producentów wieprzowiny i wołowiny, którzy chcą, tak, żeby tamto zniszczyć i kupić od nich nowe, oczywiście. Oczywiście, mamy, żyjemy w świecie absurdu, ponieważ żyjemy po raz pierwszy w historii w świecie nadprodukcji. Mamy wszystkiego za dużo. W związku z czym, no, to co kiedyś było dobre, teraz jest złe i odwrotnie. A jakbym powiedział coś takiego, żeby tą koninę wysłać do Afryki, gdzie ludzie głodują, to by powiedzieli, że jestem rasistą. Tak jest, oczywiście, wy pan rasistą. Właśnie w tej chwili nie czy pan wie, że właśnie się usłyszałem przed chwilą, że wykryto rasizm w Polsce. Mianowicie margaryna Palma się reklamuje murzynkiem na palmie i to jest rasizm. Nie, a murzynek wam, bo taki wiersz, co myśmy się wypowiedzieć. To muszę panu powiedzieć, że Fundacja Kuronia, to wykryłem chyba z 15 lat temu, Fundacja imienia Jacka Kuronia opublikowała ten wierszyk o murzynku Bambo, ale uwaga, usunęła wers brzmiący: mama powiada, napij się mleka, a on na drzewo mamie ucieka. W internecie, tak, I to i ten wiersz usunięto. Cenzura działa. Powinniśmy dużo rzeczy zmienić, a na przykład jeszcze śmieszy mnie jedna rzecz, że Kościół walczy z panią Rowling, która sobie bajkę napisała. Nie zabawne. Dlaczego nie walczy z Kubusiem Puchatkiem na przykład? Albo z tym, z tym Kajtusiem Czarodziejem, albo z Akademią Pana Kleksa. No, Akademia Pana Kleksa. Tam są czarowni, ale kiedyś właśnie ktoś mądry w tym, wytłumaczył, że tam są inny rodzaj czarów niż tutaj. I dlatego tak jest. Trzeba koniecznie zatrudnić eksperta od czarodziejstwa. Nie ma racji. Żyjemy w śmiesznym świecie. Jest to tak śmieszne właśnie. Cywilizacja nam upada.
mamy na produkcję wszystkiego, nie umiemy sobie z tym dać rady. Zamiast się rozwijać, latać na Marsa, na Jowisza, prawda, gdzieś tam, to my się zajmujemy duperelami, prawda? Potrafimy doprowadzić do głodu społeczeństwo, które ma nadmiar żywności, prawda? Potrafimy zrobić klęskę finansową w świecie, w którym banki trzaskają od nadmiaru pieniędzy. No, wie pan, nakładając podatki, można wszystko zniszczyć. Jak powiedział kiedyś sędzia Marshall w 1901 roku, sędzia Marshall powiedział, władza podatkowania to władza niszczenia. I oni robią co mogą, żeby zniszczyć naszą cywilizację, bo jak powiedział słusznie Karol Marx, jest tylko jeden sposób, żeby zniszczyć kapitalizm. Podatki, podatki i jeszcze raz podatki. Do władzy dorwali się ludzie nienawidzący kapitalizmu, ta banda spod Woodstocku, ta co walczyła z kapitalizmem, tamte dzieci kwiaty i tak dalej. One teraz porobiły doktoraty, one teraz są w Unii Europejskiej, są w Ameryce, prawda, na stanowiskach i niszczą ten cholerny kapitalizm poprzez nakładanie podatków. Tak, jeszcze powiem jedną rzecz, to już moja dygresja taka na koniec. Widziałem ostatnio program, jeden z wielu programów na National Geographic o dojściu Hitlera do władzy i tam było między innymi o nocy długich noży. Ja sobie myślę tak, że jeżeli Hitler by nie usunął Roma, to wprowadzono by taki narodowy socjalizm w wersji bolszewickiej, jest, tylko że tak narodowy. Czyli nie stalinowski, tylko bolszewicki, byłoby jeszcze gorzej. Tak. No właśnie, więc rozczulanie się nad Romem, oni się teraz rozczulają, że to jest pierwsza ofiara mordów. Tak. Po prostu on by mordował jeszcze więcej ludzi, no chociaż nie wiem, czy się... No tak, ale Rom był, ale Roma trzeba popierać, bo Rom był homoseksualistą. Tak, ale to też, no właśnie, no to jest, ale to jest, właśnie wydźwięk filmu był taki, że to jest pierwsza ofiara, że to była pierwsza ofiara Hitlera. Natomiast no, to jest po prostu walka frakcyjna Możemy się rozczulać nad Trockim, którego zamordował Stalin, ale gdyby Trocki rządził, to przecież byłoby trupów tyle, co w Kambodży za Pol Pota. Bo Trocki miał więcej tak i tak samo było z Romem. Romby tak samo właśnie zrobił. Oczywiście, ponakładał podatek na wszystkich. Dla świata byłoby lepiej, bo na pewno nie byłoby II wojny światowej, bo nie byłoby armii niemieckiej. Nie, Rem był militarystą, te podatki na armię wyszły. Ale po prostu ludzie by się zbuntowali. Ale może by nie chciał wojny robić, to jest inna para kaloszy. Właśnie o to chodzi, dokładnie. On by socjalizm narodowy w jednym wie pan, kraju. Nie znam dobrze, bo tam wie pan, to był Rem, tam było tych dwóch braci Strasserów, tam Jerzy i jakiś tak drugi. Zresztą jeden przeżył, drugi uciekł do Szwajcarii, drugi zginął. No uciekł do Szwajcarii i też był tam dysydentem oczywiście. Mm-hmm. Także... Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Ale nie wiem, czy pan wie, proszę bardzo, że pan kończy, dziękuję bardzo. Mało kto wie, że również Goebbels należał do tego skrzydła prawdziwych socjalistów. Tak, dokładnie. No, ale był przekonany, że nie przeżyje nocy długich noży. Tak, no, ale Hitler doceniał zdolnych propagandzistów. A Hitler doceniał też swoich przyjaciół, mimo Rem był jego przyjacielem, ale mimo to go doceniał, chociaż go zabił, ale go doceniał, no bo to było... No tak. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Dziękuję bardzo, kłaniam się. No ja czasami dobrze jest nie być docenionym przez władcę, bo to no, różnie bywa. No ale rzeczywiście nie pomyślałem o tym, ale powinien był pomyśleć wcześniej, że kiedyś dojdzie do tego, że Rem zostanie bohaterem i pierwszą ofiarą Hitlera. To oczywiście jest możliwe. Halo? Halo, dzień dobry. Kłaniam się, Janusz Mikke. Czy jeszcze będzie można porozmawiać z panem Januszem? No, jestem przy aparacie. A, dzień dobry właśnie. Nie mówię, że to troszeczkę głośniej, tak? Dziękuję. Aha, dobrze. Znaczy, no ja dzwonię, bo chciałem i nie wiem, czy pan o tym wie. No, planowane są, nawet były planowane na ten rok manewry niemiecko-rosyjskie. No, taka sytuacja niezbyt ciekawa. Panie manewry niemiecko-rosyjskie? Tak, dokładnie. Były białorusko-rosyjskie, to były. Znaczy, niech pan poczyta sobie interię i chyba na gazecie PL też chyba to tym było. No, ale... W tym roku było planowane, ale podobno z racji tego, że Polska no, podobno mogłaby się trochę tak oburzyć, no to przeniesiono je, ale na następny rok. To jest ciekawa sytuacja. No ale to tu wie pan, jeżeli już mamy mówić o polityce, to dzieją się rzeczy takie dość dziwne. Istniała grupa Wyszehradu, i Wyszehrad miał tutaj kontynuować przedwojenną ideę Międzymorza, czyli stworzyć blok katolickich państw
między Niemcami a Rosją, prawda? Czyli coś na kształt odtworzenia Imperium Austriackiego. Znaczy, no, pan wczoraj o tym wspominał właśnie. Tak, wspominałem o tym, tak. Tak, i ten. I wtedy Niemcy, dyplomacja niemiecka zniszczyła ten pomysł. I w tej chwili też Niemcy weszli do Wyszehradu, prawda? Nieoczekiwanie Niemcy wzięły udział w obradach Wyszehradu i Francja zresztą chyba też. No tak. Co zupełnie, że tak powiem, no, zmienia oblicze tej już umierającej idei. Niemcy to sparaliżowały w ten czy inny sposób, Rosja również. Tu akurat Niemcy i Rosja mają interes, żeby między nimi nie powstał silny twór, prawda, który... No dokładnie, no, jak najbardziej. Także mówię, prosiłbym poczytać sobie Interię i chyba Gazetę Pelt chyba też. Więc, także to mnie trochę przeraziło, ale no... No zdajmy sobie sprawę, że w interesie Niemiec i Rosji leży, żeby między nimi były jakieś państwa, prawda, tak. Bo to wtedy ten, natomiast żeby to były słabiutkie państwa, prawda, takie buforowe dokładnie, państwa. Dokładnie. I słaba Polska tutaj odpowiada tutaj interesowi i Niemiec i Rosji. No ja osobiście jestem dżingo, ja jestem imperialistą i chcę mieć silną Polskę. Dziękuję Państwu za uwagę, kończymy już na dzisiaj, za tydzień, dziękuję. Nie wiem czy będę, bo tam teraz wybory w Rybniku, więc kto tam ma znajomy w Rybniku, niech tam namawia, żeby nie mniej zagłosować. Dziękuję wszystkim za uwagę, do usłyszenia. Słuchajcie Państwo Radia Wnet. Radio Wnet, najlepsze radio. Proszę go słuchać.